kto będzie szybszy, Kamil Komoń czy Tomasz Łobodziec. One w tym momencie zgasły i kierowcy ruszyli. Wydaje się, że Kamil Komoń gdzieś z jakimś niewielkim uślizgiem, Łobodziec będzie się równał. Łobodziec zaraz będzie pierwszy i jest Łobodziec w tym momencie na pozycji lidera. Piękny start kierowcy Williamsa. Drugi dopiero Kamil Komoń, naciskany przez Bartłomija Schellera, który wyprzedził Jarzmika. Jarzmik na czwartej pozycji. Piękne, co zrobi Tomasz Łobodziec. Jest w tym momencie pierwszy. To jest piękna pozycja do tego. Aż po prostu. Niestety poszkodowani najbardziej Szymon Rajman, 20 lokata, 19 Olaf Moryś, oni tam obróceni, ale teraz mamy McLaren Szczepanie gdzieś po z Benedyktem, niestety również obrócony, Dawid Krutul opuszcza w tym momencie sesję i mamy prawdopodobnie, rozbija się właściwie Dawid Krutul, nie ma przedniego koła, ale to nie przeszkadza, będzie wypuścić samochód bezpieczeństwa. Miłosz Zejder z tym momencie Benedyktem, który prawdopodobnie się wykręcił, bo wydaje mi się, że zbierał się Benedykt z toru. No i Miłosz Zejder na 10 pozycji. Niestety ta 3-sekundowa kara, no, może zaważyć. Będą w tym momencie zbliżali się do szykany i tutaj to będzie bardzo niebezpiecznie. Chce się zmieścić Miłosz Zejder, ale oczywiście no, wykonał to poprawnie. Niestety do pozycji nie zyskał, ale cieszmy się, że po prostu nie przestrzelił na wprost. Szczepani w końcu wyprzedził Benedykta, w którymś momencie teraz się ścierają koło w koło. To jeszcze było przed prostą startową, ale będzie miał DRS i widzimy, że nawet z tym DRS-em wcale nie jest o wiele szybszy od Benedykta. Ale ostatecznie, w końcu po wielu naprawdę minutach udało się Szczepanikowi wyprzedzić i tu co tu się wydarzyło? Rajman w tym momencie w bandzie, cóż tu się stało? Czy to był Szymon Mrochem, który to spowodował? Który możemy zobaczyć na naszym obrazku, chciałem powiedzieć, niestety Jarzmik złapał 3 sekundy, no widzimy, że to zmęczenie głowy ma teraz ogromne znaczenie, łapie uścisk, no i pytanie, czy Rebny się zdecyduje wymienić swoich kierowców? Dokładnie tak, tutaj walki nie ma, kierowcy po koleżeńsku, no Kosiński ze zdecydowanie lepszą perspektywą, chociaż widzimy dwa ostrzeżenia na koncie tego zawodnika. Jest niesamowita walka w tym momencie na dwóch ekranach, szkoda, że nie możemy oglądać dwóch naraz. Wychyla się w tym momencie Kosiński, Schellera trochę szeroko, może zmieści się gdzieś tam, byś atakował, jest atak w tym momencie od wewnętrznej, jest kontakt, ale Kosiński wychodzi jednak na tej pozycji numer 3, chociaż dalej są w kontakcie i Scheller jednak w tym momencie odzyskuje tą pozycję i znowu po raz kolejny tam dopycha się Jarzmik, który ma bardzo dobre wyjście, prawdopodobnie lepsze aniżeli Scheller i czy to wykorzysta, tam jeszcze Jasiak może skorzystać, ale ostatecznie poza tym, że zamienili się panowie z Red Bulla, nic więcej się nie wydarzyło z problemami w tym momencie Jarzmik, no i znowu zamiana, korzysta na tym Jasiak, który w tym momencie może coś zrobić, ale jednak opóźnił o wiele bardziej hamowanie. Czy nie lepiej by było odpuścić sobie, dostosować się do tempa Schellera przynajmniej? No okrążenie 2 zdecydowanie nie, tak nie myśli Kosiński, ale atakuje po wewnętrznej, w końcu tak. znalazł dla siebie miejsce. A więc drodzy Państwo, Tomasz Łobodziec faluje w tym momencie sobie lewo, prawo, bo jest zwycięzcą 4. rundy Solev 2 i to w jakże prestiżowym miejscu, w prestiżowym obiekcie na torze w Monaco. Drugi Kamil Komoń, a więc dalej, pomimo tego, że nie wygrywa drugi raz z rzędu, utrzymuje cały czas bardzo dobrą passę i dalej będzie liderem klasyfikacji mistrzostw kierowców. A na trzecim miejscu Krzysztof Kosiński, rezerwowy dzisiejszego dnia, który występuje za Christiana Waltera, w tym momencie przekroczył linię mety i jest na trzeciej lokacie, a więc też naprawdę niesamowite w tym momencie rzeczy zdziałał nam Kosiński, troszeczkę szczęścia tam w walce z Jarzmikiem i Schellerem, ale jednak jest w tym momencie trzeci.